Wiesz, jeśli szukałaś faceta na dzisiaj, to już nie szukaj. Mam do przekazania wiadomość dla Fingersa od Tiger Claws. Co to za wiadomość? Pilna i poufna. Czyli? Czyli możesz wybrać. Co? Czy dostaniesz wpierdol za wścibstwo, czy za opóźnianie? Dobra. Slacz, przepuść panią. Przestań ją szarpać! Myślisz, że się ciebie przestraszę, pojebany chudzielcu? Powinieneś, chyba że chcesz mieć na karku mok z całego miasta. Jak masz wobec niej roszczenia finansowe, to idź, załóż sprawę w sądzie. Daj mi spokój! Dobra, rozumiem. Każdy ma dosyć tego miasta. Cześć, Gli. Spłać tylko to, co mi wisisz i możesz spierdalać. Ej, jest kolejka. Gdzie się pchasz? Ty! Poczekaj na swoją kolej. Znasz tego Reapera, Fingersa? Słyszałam o nim. Co słyszałaś? Że to partacz. Uważaj, jak się do mnie odzywasz, szmato. Dobrze, że jesteś. Zainwestowałem w ciebie. Martwię się o nią. Nie miałam pojęcia, że coś się stało. Znajdziemy ją. Evelyn była u Moxów przez jakiś czas po akcji, tak? No, była. To dlaczego wróciła do chmur? Uważała, że tam będzie bezpieczniejsza. Próbowałam jej to wybić z głowy, ale... Moxy nie mają przypadkiem tego Fingersa na celowniku. Nie. Dlaczego? Słyszałam, że on przynosi więcej szkody niż pożytku. Niestety, nie możemy się zajmować wszystkimi. Ja pierdolę, będziemy tu czekać w nieskończoność? Może zagadaj do tych lasek, żeby nas przepuściły. Ja? No, mnie chyba nie polubiły. Wymyśl coś. Myślisz, że Evelyn gdzieś tu jest? Mam nadzieję, że tak, bo chcę, żeby się szybko znalazła. A z drugiej strony mam nadzieję, że nie, bo boję się, co ten pojeb mógł z nią zrobić. Zależy ci na niej. Z czego to wnioskujesz? Od razu ruszyłaś na poszukiwanie. Evelyn potrafi przyciągać ludzi. Pracowałaś w chmurach? Tak, edytowałam im Braindance. Tam poznałam Evelyn, Toma i resztę. Fingers pomaga prostytutkom z Jig Jig Street? Mnie pomógł. Jeździłabym na wózku, gdyby nie on. Zainstalował ci wszczep, z którego ktoś wcześniej usunął real skin i zastąpił syntetycznym szajsem. I to starego typu. Wolę to niż paraliż. Moja koleżanka bardzo cierpi. Może mogłybyście nas przepuścić? Jasne, wejdźcie. Ciekawe. Przed chwilą nie wyglądała, jakby coś jej było. Jest twarda. Sprawdź, wchodzimy. Czy możesz otwierać usta. A teraz? Lepiej. Ale coś jest nie tak. Wszystko mi się rozmywa przed oczami. Poprzednia właścicielka tego faceplate'u miała bardziej pociągłą twarz niż ty. Brzeg naciska na nerw wzrokowy. Po jakimś czasie oko powinno się zaadaptować. Wchodzimy? Dzień dobry. W czym mogę pomóc? Szukam dziewczyny. Nazywa się Evelyn Parker. Wiem, że trafiła do twojej kliniki. Ach, Evelyn. Więc o nią chodzi? Gdzie ona jest? No, to grubszy temat.
Jesteście od Tiger Claws? Nie mam zaległych płatności. Jesteśmy od Moxów. Mox. Szanuję. Czego chcecie? Wciskasz tym ludziom najgorszy złom. Możesz tak powiedzieć. A ja powiem, że daję najlepsze, co mam. A co bierzesz w zamian? To, co one mają, co mogą dać, to nie zawsze są pieniądze. Zwyrol. Szukacie jakiejś znajomej? Słyszałam, że pomagasz dziewczynom z ulicy. A, wybrakowanego towaru nikt nie tyka. Trzeba im wymieniać skórę, regulować układy, zadbać o wszczep. Towar musi być najwyższej jakości, inaczej klient nie wróci. Najwyższej jakości? Nie rozśmieszaj mnie. Już to mówiłam. Szukam Evelyn Parker. Muszę wiedzieć, gdzie ona jest. No dobrze, zapraszam do biura. Tutaj przewija się sporo dziewczyn, naprawdę sporo. Ujmę to tak, wierzę w osobiste podejście. Każda z nich jest inna. Zresztą zapytaj, kogo chcesz. Jestem kimś więcej niż tanim doktorkiem. Wiem, czego ludzie naprawdę potrzebują i co lubią. Lubią, jak się ich skomplementuje, dopieści. Ja im to wszystko zapewniam. Ale cóż poradzić? Nie jestem w stanie zapamiętać każdej z nich. Wiem, że ją kojarzysz. Odkąd wymieniłam jej imię, strzelasz oczami na boki i zastanawiasz się, jak uciec. Wydawało ci się. To tylko moje tiki. Naprawdę, bardzo chciałbym jakoś pomóc, ale niestety nie mam pojęcia, o kogo wam chodzi. Skup się, Vi. Forrest. To nazwisko coś ci mówi? Nie. Mówią na niego Woodman. Pracuje w domu lalek. Czyli rozmawiałaś z nim? To ja zadaję pytania. Czy Woodman przyprowadził do ciebie Evelyn? Przyprowadził? To za dużo powiedziane. Ona nie była w stanie chodzić. Prawdę mówiąc, to nie była w stanie robić niczego. Nie powiedział, jak ma na imię. Nazywałem ją Laleczką. Próbowałem jej pomóc, ale nie umiałem. Same widzicie, z czym ja muszę pracować. A gdybym miał lepszy sprzęt? Mówisz, że nie mogłeś jej pomóc. Co jej było? Gdybym wiedział, co jej było, to pewnie bym temu zaradził. Chip miał przepalony rejestr instrukcji. Wymieniłem. Nic to nie dało. Powodem uszkodzenia był atak netranerski. Oberwała wyspecjalizowanym malwarem. To ma sens. Przejdź do puenty. Puenta jest taka, że... No jakby wam to... Nie wiem, gdzie ona jest. Ale mnie wkurwiasz! Co z nią zrobiłeś, pojebie? Nie no, nie wytrzymam. Załóż jej kaganiec albo strzel jej w gębę. Tak się nie da rozmawiać. Zachowuje się jak zwierzę. Widzę, że jesteś prymitywem. Nie warto na ciebie marnować słów. Zabrali ją faceci ze studia braindance'owego. Nawet nie wiem, jak się nazywali. Więcej konkretów. Co to za studio? Mówili, że to nagrania z ćmą. Że będzie się nadawała do ćmy. Potrzebuję powietrza. Czekam na zewnątrz.
Pozwoliłam jej wrócić do domu, Lalek. Mogłam ją zatrzymać, ale pozwoliłam jej. Nie martw się. Znajdziemy ją. Znajdziemy jej zmasakrowanego trupa. Judy, ogarnij się. Chcesz się teraz poddać? Nie. Jedyne, co mamy, to trop na czarne Braindance'y. Co chcesz z tym zrobić? Wiemy, że chodzi o takie z ćmą. To już coś. Dziwi mnie twój optymizm. Dla mnie to brzmi jak okrągłe nic. A ty nie kojarzysz nic związanego z ćmą? Nie widziałaś nigdzie takiego znaku? Posłuchaj. Branża ma swoje podkategorie. To jest przepastny rynek. Nielegalne wytwórnie przenoszą się z miejsca na miejsce. Robią wszystko, żeby trudno było ich znaleźć. Musimy ustalić, gdzie nagrywają te Braindance'y. Zakładam, że takich rzeczy nie kręci się w plenerze. Kręci się je tak, żeby nikt nie widział i nie słyszał. Może oglądając nagranie natrafimy na coś, co pozwoli zlokalizować to miejsce. O ile byli na tyle głupi, żeby zostawić jakiś ślad. Każdy zostawia ślady. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie szukać. Poza tym mam ze sobą najlepszą w mieście specjalistkę od Braindance'ów. No to najlepsza specjalistka ma lepszy pomysł. Strona Pleasures of Night City ma swoją podziemną wersję. Tam są najrozmaitsze rzeczy. Może tam się czegoś dowiemy. Poczekaj, daj mi się zastanowić. Znam fikserkę z Westbrook. Zadzwonię do niej, może coś będzie wiedziała. Fikserzy nie rozdają informacji na lewo i prawo. Zrobiłam dla niej parę rzeczy. Zobaczymy, co powie. Ja spróbuję coś znaleźć na stronie PNC. Poczekam w wozie.